Przychodzi człowiek do spowiedzi i co dalej? Przecież jeżeli dawno się nie było spowiedzi, to naturalnie jest lęk przed tym, co mam powiedzieć, a co sobie ksiądz o mnie pomyśli, albo nie będę mówił wszystkiego, bo się wstydzę. Można też podejść do tematu z nastawieniem, że skoro Pan Bóg jest wszędzie, to ja nie muszę chodzić do spowiedzi przed księdzem. Przecież on też jest człowiek i może wcale nie jest lepszy ode mnie. Takie mamy obawy i wątpliwości i to jest naturalne. Choć czasem też jesteśmy w takim rozkroku, bo z jednej strony chcielibyśmy coś ze sobą zrobić, a z drugiej coś podpowiada nam, po co będziesz się spowiadał, skoro i tak zaraz znów wrócisz do swoich słabości. Spowiedź jest najtrudniejszym sakramentem zarówno dla tego, który klęka przed kratkami konfesjonału, jak i dla tego, który spowiada, czyli dla księdza. Ale po kolei. Warto pamiętać, że chrzest wyrwał nas z mocy grzechu, ale nie zabrał nam naszej słabości i skłonności do grzeszenia. Tak możemy wyczytać w Jukacie. Nie zdziwię się, że można stwierdzić na temat spowiedzi o jej przestarzałej formie, bo w dobie cyfryzacji i całego sieciowego życia spowiedź tradycyjna bardzo odstaje. Niestety nie ma innej możliwości, żeby z niej skorzystać. To oczywiście kosztuje nas wiele wysiłku. Jednak efekt końcowy może być nie do opisania. Wyobraźmy sobie, że idziemy na piechotę i do buta wpadnie nam kamień. Możemy iść dalej i narazić się na zranienie stopy i dłuższy proces rekonwalescencji. A możemy także zatrzymać się, ściągnąć buta, wywalić kamień i iść dalej bez problemu. Tak właśnie działa spowiedź. Uwalnia nas od tego, co powolnie nas rani i nie daje spokoju. Kiedy zastanawiasz się, co masz powiedzieć, gdy już dotrzesz do konfesjonału, jak zacząć i tak dalej, to na wstępie zrób znak krzyża. To świadczy o tym, że jest to sakrament, a nie towarzyskie spotkanie. A co z sakramentami się wiąże, to są one widzialnymi znakami niewidzialnej łaski. Po tym określ, kiedy była ostatnia spowiedź, kim jesteś, czy jesteś uczniem, studentem, panną, kawalerem, mężem, żoną. Taka informacja podpowie spowiednikowi, jak się do ciebie zwracać i na co zwrócić uwagę. I następnie wymień grzech. Dobrze jest przygotować sobie te wszystkie grzechy przez rachunek sumienia, bo spowiedź to nie tylko powiedzenie, nie byłem w kościele, nie modliłem się, przeklinałem, nie słuchałem rodziców. Tych słabości mamy o wiele więcej. Rachunek sumienia to pomoc w odkryciu tego, co nie pozwala mi spojrzeć na Boga z ufnością. Bo gdzieś ten grzech krępuje mnie. To jak w przypowieści o synu marnotrawnym, który już sięgnął dna, pomyślał, warto wrócić do ojca, na gospodarstwo, być jednym z robotników, ale strach przed przyznaniem się, że wszystko roztrwonił, powstrzymywał go. Warto też skorzystać z bogactwa internetu i znaleźć rachunek, który będzie w miarę szczegółowy, bo plusem takiego rachunku jest dużo pytań, a co za tym idzie, są one poukładane na przykład według dekalogu. My niekiedy źle ustawiamy sobie grzechy i to, co nam się wydaje ciężkie, takie nie jest, a to, co jest banalne, właśnie ma większą wagę, niż nam się wydaje. Można podzielić sobie grzechy według trzech kategorii. Moja relacja względem Pana Boga, moja relacja względem drugiego człowieka, moja relacja względem samego siebie. Gdy już przebrniemy przez rachunek, a jeśli boimy się, że tego zapomnimy, co odkryliśmy, możemy sobie wszystko zapisać na kartce, a po spowiedzi ową kartkę zniszczyć. Uwierzcie mi, że jak już się wystartuje, to reszta pójdzie gładko. Ale dalej pewnie nie masz pewności, czy ksiądz, słuchając twoich grzechów, to nie pomyśli sobie, że jakiś psychol czy degenerat przyszedł do tej spowiedzi. Ale ze spokojem. Spowiedź to nie jest rozmowa o pracy. Nie przechodzimy się do niej chwalić swoimi osiągnięciami, ale przechodzimy, żeby przyznać się przede wszystkim przed sobą, że coś mi nie poszło, że źle rozplanowałem swoje postanowienia, swoje siły, albo że moje emocje znów były silniejsze od moich chęci. Wracając do przypowieści o marnotrawnym synu, my błądzimy, gubimy się, nie dajemy rady.
Ale Ojciec ciągle wypatruje naszego powrotu. On ciągle nieustannie za nami tęskni. Bóg wie wszystko. Z góry wie o tym, że po spowiedzi znów będziemy grzeszyć, jednakże przebacza, idzie nawet dalej, umyślnie zapomina o naszej przeszłości, tak mówi święty Jan Maria Wianney. Spowiedź jest jak dbanie o higienę. Nie myjmy się dlatego, żeby przypodobać się innym, ale żeby samemu czuć się komfortowo. I nie zaniedbujemy tego mówiąc, po co się myć, skoro znów się pobrudzę. No dobra, Bóg zapomina. A co z księdzem? Czy on także zapomina? Jakby wam to powiedzieć. O ile ty po spowiedzi możesz sobie z kimś porozmawiać, że nadeszła ulga, albo że ksiądz był spoko, lub mnie objechał, lub też skomentować na przykład zadaną pokutę, to na księdzu ciąży tajemnica spowiedzi. Jeśli słowem, myślą, zachowaniem da odczuć spowiadającemu się, że teraz wie więcej na jego temat i będzie próbował w jakiś sposób to wykorzystać, automatycznie nakłada na siebie karę ekskomuniki. I od tego momentu aż do czasu zwolnienia z kary nie może sprawować posługi kapłańskiej. Stolica Apostolska tylko zwalnia, więc trochę to potrwa. Ze swojego doświadczenia wiem, że zapominanie przychodzi łatwo, bo to są rzeczy, których nie chcę się pamiętać. Nie robię też notatek, choć niekiedy po tym, co wysłucham, to czuję się ciężar dramatów, jakie rozgrywają się w człowieku. Jeżeli znasz księdza, do którego idziesz do spowiedzi, a się wstydzisz, żeby wszystko powiedzieć, to musisz to przezwyciężyć. Właśnie ze względu na tajemnicę spowiedzi. A poza tym, żeby ta spowiedź była ważna. Bo zatajenie specjalnie jakiegoś grzechu sprawia, że spowiedź jest nieważna, a szkoda by było ją zmarnować, skoro kosztowała cię wiele wysiłku. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Do czego mam się spowiadać przed innym człowiekiem? Dlaczego nie mogę tego uczynić podczas modlitwy w domu, podczas spaceru w lesie, albo na przykład pisząc na kartce swoje grzechy, a kartkę zostawić pod kamieniem w sobie znanym miejscu? No przecież Pan Bóg jest wszędzie. Odpowiadając na te wątpliwości, powiem tak. Każdy sakrament potrzebuje pośrednika, który w imieniu Pana Boga i Kościoła go sprawuje. W Ewangelii świętego Jana czytamy słowa Jezusa. Weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Nie da się, żebym ja sobie sam postawił przed sobą lustro i zaczął się spowiadać przed odbiciem i samemu bym sobie udzielił rozgrzeszenia. Nawet papież jako głowa Kościoła powszechnego nie jest zwolniony z tego obowiązku. Sakrament pokuty pozwala nam także powalczyć z naszą dumą i pychą, bo trzeba się uniżyć, zgiąć kolana, uderzyć się w piersi i szczerze żałować. Dopiero wtedy doświadczamy tego, że jesteśmy kochani, choć wydawało nam się przed spowiedzią, że na miłość nie zasługujemy. Im dłużej zwlekamy ze spowiedzią, tym gorzej dla nas. Pomyślcie sobie, że w naszej kuchni z szafki spadł słoik z miodem. Nikt go nie sprzątnął, chodziło się po nim, roznosiło się po całej kuchni i nawet mieszkaniu. Zaczęły się do niego przyklejać różne brudy. Stał się czarną, wielką plamą, która zaschła. A widok tego bałaganu odstrasza od sprzątnięcia, a zarazem obrzydza. Praca, jaką trzeba będzie włożyć w uprzątnięcie tego bałaganu, jest ogromna. I to samo wydarzenie, które spotyka się z natychmiastową reakcją. Mniejsze pole do sprzątnięcia, łatwiej wszystko ogarnąć. I taka jest właśnie różnica między systematyczną, a sporadyczną spowiedzią. To grzech nas krępuje i wmawia nam, żebyśmy dali sobie spokój. Nie wierz w to, bo im mniej dostrzegasz swojej słabości, tym mniej doświadczasz miłości Boga. Im mniej Boga w twoim życiu, tym więcej pustki. Chcę twojej radości i pełni życia w wolności, od grzechu. Nie zwlekaj ze spowiedzią. Teraz jest twój czas na porządki. Wielki post nadszedł.